Mamy informacje o tym, że ich żołupem oszustów padło 1000 zł należące do 86-letniej mieszkanki Zielonej Góry, która właśnie wpuściła taką parę, mężczyznę i kobietę, do mieszkania. Oni twierdzili, że muszą sprawdzić sprawność wodomierzy, bo jest w mieście awaria. Jedna z tych osób przebywała z mieszkanką, w łazience. Kazano jej spuszczać wodę w toalecie. W tym czasie druga osoba oczywiście przeszukała mieszkanie, ukradła schowane w szufladzie 1000 zł. Kilka dni temu mieliśmy przypadek, kiedy dwóch mężczyzn, podając się tym razem za pracowników gazowni, weszło do mieszkania zielonogórzanki, która nawet była na tyle uprzejma, że poczęstowała ich herbatą. Mężczyźni podczas rozmowy z tą panią, co chwila któryś z nich wychodził do toalety. Jak się okazało, po ich wyjściu również zostało mieszkanie przeszukane i skradziono jej 1200 zł.